na kanale CCZ, czyli czas coś zrobić. Ja jestem Marcin i zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek, w którym zajmiemy się problemem rozlanego kleju kropelka na blat kuchenny. Zapraszam na film. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, tak jak wspomniałem, zajmiemy się problemem rozlanego kleju kropelka, czyli cyjanu akrylowego. Myślę, że każdemu zdarzyło się rozlać taki klej na jakiś, nie wiem, na blat kuchenny, na stół i zna problem usunięcia takiego kleju z powierzchni. Dlatego podejmuję się wyzwania, że tak powiem, spróbuję usunąć taki klej za pomocą czterech dostępnych środków, różnych środków. W tym celu mam kawałek czarnego blatu kuchennego i cztery preparaty do usuwania. Pierwszy jest to preparat usuwania kleju cyjanokrylowego. Nieważne jakiej firmy, po prostu mam. Drugi sposób, WD-40, podobno działa. Aceton techniczny i zwykły ocet kuchenny, podobno też działa. Więc słuchajcie, ja sobie dzielę ten blat na cztery części. No i zaraz zobaczycie, jak sobie wyleję ten klej i po 20 minutach, powiedzmy, zacznę go usuwać. Rozlany klej zostawiam na jakieś 20 minut, żeby spokojnie zastygł i po tym czasie biorę cztery preparaty, którymi będę próbował usunąć z tego blatu klej. Słuchajcie, minęło 20 minut, nawet chyba 25. Preparat już związał nam na naszym blacie kuchennym. I teraz tak, pokryję trzema preparatami. Pierwszy ogień pójdzie preparat do usuwania klejów cyjanoakrylowych, coś takiego. Wyleję go też na jakieś 5-10 minut. Potem aceton, WD-40 i ocet. Każdy z tych preparatów pozostawię na, powiedzmy, 10 minut. No i sprawdzimy, jak sobie radzi i jak łatwo usuniemy klej z tego blatu i czy przede wszystkim nam nie uszkodzi tego blatu chociażby aceton. Więc zaczynamy. Teraz minęło 10 minut minęło od czasu zalania naszego kleju na blacie różnymi preparatami i zobaczmy, co się stało. Tutaj w drugim miejscu aceton nam, że tak powiem, wciągnął blat. Mam nadzieję, że nie zostanie plama. WD-40 rozpłynęło się. Aceton też. Dobra, sprawdźmy, wytrzemy preparaty i sprawdzimy, jaki jest efekt. Zaczniemy może od preparatu do usuwania kleju. Ja mam tak, ten klej zaczął się robić miękki. Powoli, powoli ten klej zostaje rozpuszczony. Teraz zobaczymy, co się stało przy acetonie. Mam wrażenie, że ten klej odchodzi od blatu. Przyjrzyjcie się, to ono takie rogi białe się zrobiły. I on się zaczyna odrywać.
tym, że takie mam wrażenie, że ten blat się trochę jaśniejszy w tym miejscu zrobił. Wygląda po zalaniu przez 10 minut różnymi tam preparatami przy preparacie do usuwania przy tym preparacie do usuwania kleju ten klej się robi po prostu miękki i na kilka, że tak powiem, etapów myślę, że zjdzie. Szanowni Państwo, Wy macie blat już po usunięciu kleju. I teraz tak. W moim odczuciu najlepiej sobie poradził, najszybciej z usunięciem kleju cyjanoakrylowego aceton. Ale aceton jest najbardziej ingerencyjnym, najbardziej żrącym preparatem, jaki używałem. Ale po zalaniu tego kleju tym acetonem było widać, jak brzegi się po prostu odchodzą od tego blatu, więc bardzo fajnie to odchodziło, bardzo ładnie, fajnie sobie to radził ten preparat z tym klejem. Natomiast się obawiałem, że zostanie tutaj plama jakaś, natomiast no nie ma takiej plamy, ale Was przestrzegam już w tym miejscu, że zróbcie sobie próbę z acetonem, żeby nie powstała Wam plama, szczególnie jak macie jakieś lakierowane blaty świecące, no to tu już może powstać jakiś zaciek i no tego byśmy nie chcieli. Druga rzecz, preparat do usuwania kleju cyjanoakrylowego poradził sobie troszeczkę gorzej z acetonu może. Dłużej trwało to usuwanie, ale za to myślę, że nie ma problemu, nie robi żadnych plam. Dalej, WD-40 AOC. Te preparaty w moim odczuciu poradziły sobie najgorzej. Najdłużej trwało usunięcie kleju z tego blatu. Natomiast AOC mi się zdaje, że jest najmniej ingerencyjnym preparatem do usuwania. Najdłużej trwało to, ale w pewnym momencie, gdy było to zalane tym klejem, ten klej był zalany tym octem i tak samo WD-40, ten klej zaczął troszeczkę się odchodzić. No i wykorzystałem, tego chyba nie widzieliście na filmie, delikatnie noża i zaczęło to po prostu odchodzić nam płatami. Więc uważam, że też całkiem spoko, bo ocet gdzieś tam mamy w domu. A przy wylaniu kleju można szybko zareagować, zalać go od razu, może do końca nie zwiążę i usunąć ten preparat. WD-40 niekoniecznie mamy zawsze gdzieś tam w domu, ale ocet mi się zdaje, że też w miarę sobie poradził. W moim odczuciu pierwsze miejsce aceton, drugim płyn i trzecie ex aequo ocet i WD-40. Ale pewnie powiecie, że Boże, starczy wziąć nóż i usunąć taki klej nożem, czy tam żyletką. Dobrze, mam kawałek blatu w tym miejscu. Ja Was przybliżę. Tak, tu też jest wylany klej i próbuję go usunąć takim nożem. Słuchajcie, owszem, da się, co się nie da, da się, tylko musicie liczyć się z tym, że możecie porysować blat. W moim przypadku tak. W moim przypadku tak właśnie się stało. Blat został porysowany, więc czy warto ryzykować? Chyba nie. Wiem, że można to zrobić delikatniej, łatwiej, ale zawsze zostaje ryzyko. Właściwie przy wszystkich preparatach zostaje ryzyko, że uszkodzicie blat.
I w tym momencie, który wybrać najlepiej? Słuchajcie, sam nie wiem. A ocet macie pod ręką. Taki rozpuszczalny klej, preparat do usuwania, też chyba warto mieć w domu, bo szczególnie gdy pracujecie z klejem cyjanoakrylowym, warto posiadać jakiś preparat, którym możecie szybko zadziałać i usunąć taki klej. Jeszcze wpadł mi do głowy pewien pomysł i nie wiem, czy go realizować, czy nie, ale może będziecie chcieli. Pomysł z usunięciem kleju cyjanoakrylowego z innych powierzchni, czyli na przykład z panela podłogowego, blatu kuchennego bukowego pokrytego olejem, no nie wiem co tu jeszcze, może jakiś kawałek plastiku, pleksy, co tam jeszcze, szkła, no nie wiem, napiszcie w komentarzu, a ja coś może sobie, a ja wybiorę coś sobie z tego, jeżeli będzie jakiś tam odzew od Was, chęci, no to nakręcę kolejny odcinek za jakieś 3 tygodnie, myślę, coś by się pojawiło, 3, może 4 tygodnie by się coś pojawiło. No i byście zobaczyli inne próby usunięcia kleju cyjanoakrylowego z innych powierzchni. I pamiętajcie, zanim wykorzystacie chociażby aceton czy inny preparat do usuwania go z blatu, z płyty biurowej czy z czegokolwiek, sprawdźcie gdzieś w niewidocznym miejscu albo mało widocznym miejscu, czy ten preparat nie zrobi Wam szkody na blacie czy innym materiale, czy nie zostawi Wam jakiejś plamy brzydkiej, bo tego byśmy nie chcieli. Dobra, dzięki za dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, komentujcie, udostępniajcie ten film, bo myślę, że komuś się może przydać. I dzięki jeszcze raz za dzisiaj. Zapraszam na kolejny odcinek. Cześć, hej!